Dzień dobry. Riot Games wypuściło ostatnio aktualizację do swojej gry League of Legends. I co ciekawe, tym razem aktualizacja nie była opisana zwykłymi numerkami, ale unikatową nazwą. Valorant. W sumie to nie wiem, o co chodzi. Ograniczyli liczbę czempionów, zostawili tylko tych naprawdę najważniejszych. Gangplanka, tylko że ze Smoke'em Gravesa. Sorakę z Wallem Anivii. Jinx z tą śmieszną wyskocznią z Ziggsa. Ekko. Akali ze spelami Cassio. I uwaga, najważniejsze. Minion został czempionem. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, czy to żart i że Valorant tak naprawdę nowa gra od Riot Games. A my w dzisiejszym filmie porównamy sobie naszą Ligę Legend do Valoranta właśnie. Ale dobra, zobaczmy, jak w to się gra. Na początek mam dla was montaż wszystkich moich killi. To tyle, teraz przejdźmy do Funny Moments. Która to jest ta, co wskrzeszała? Sage, nie? Ten, co supportem chce grać. Wiadomo, support for life. What the fuck? Coś mi się zbugowało. What the fuck? Typiara mi zasłania karabinem, gdzie idę? Co się dzieje? Typiaro! Kurde, nie można stawiać ściany na ścianie. Ale na... O, ale na jakimś obiekcie już można. Kiedyś postawię ściany na ścianie. Bajem o tym śpiewał. Już dawno. Ale to jest... Ale teraz odjebie. Co ty tam wyczyniasz? Gram tą melodyjkę z 20... Century Fox. Tap tap. Tap tap. Tarra tap tap. Tap tarada. Czy mogę zestrzelić te drony? LOL! Mogę zestrzelić drona i chuj! Nie będzie podglądania cywilów. Sage. To u nas rodzinne. Kurwa, ile tutaj tych... Ale dymy. O, załatwiłem. Go back? Nie. Go back. Jak chcesz, to mogę cię tutaj podsadzić. Wiesz co, boostowanie nie działa niestety. Ale nie no, mogę cię ścianą podsadzić. A, dobra, to dawaj. Ale zajebiste. Ja chcę jechać tym rowerem. I want to ride my bicycle. God damn. Gacie trochę pełne, przyznam szczerze. Dobra. Jebany ninja. No jak? No, dawaj, klaczuj. Nie! LOL! Co tu się stało? Fuck! Last player standing. Ej, ruszasz się, żyjesz. Żyję, jestem. Jest splantowane, więc może jeszcze zdążysz. O, defizuję dopiero. Leci, leci, leci. Na mnie plan? LOL! Zajebiste. Co ty tak, kurde, bardzo potrzebujesz skakać? LOL! Zrobione perfekcyjnie. Pogadajmy jeszcze trochę o dramach. Valorant jest aktualnie w fazie bety, dokładniej zamkniętej bety, czyli nie każdy może się dostać do gry. Dostęp do gry jest dropiony na Twitchu. Osoby, które oglądają streamy właśnie z Valoranta, mają szansę, że Twitch wyświetli im takie powiadomienie, dzięki któremu ich konto Riot Games będzie dostępne w grze. Dzięki któremu będą mogli pobrać grę, zalogować się i grać. Natomiast liczba tych dropów, tych dostępów jest zdecydowanie mniejsza niż liczba graczy, którzy chcą zagrać. Pierwszego dnia, kiedy gra mogła być streamowana w szczytowym momencie na Twitchu, oglądała ją ponad 1,7 miliona osób. Także możecie się domyślić, że zdecydowana większość tych osób nie dostała klucza i nie ma możliwości gry. Stąd też na Reddicie Valoranta wielka drama o to, że ten i tamten nie dostał skina, mimo że ogląda już 48 godzin bez przerwy. To taka drama na poziomie, powiedzmy, przedszkola. Druga drama dotyczy streamowania i dostępu do gry drużyn e-sportowych. Pierwszy dzień, kiedy content dotyczący Valoranta mógł być dostępny na Twitchu, to był chyba 7 kwietnia. Natomiast Riot wprowadziła jakąś taką zasadę, że dopiero 8 kwietnia do gry mogą dostać się drużyny e-sportowe. No ale część drużyn e-sportowych, a właściwie ich właścicieli, zajmuje się również streamowaniem.
I w przypadku Nate Shota, czyli właściciela 100 Thieves, wystąpił właśnie taki konflikt interesów, ponieważ jest on właścicielem drużyny sportowej, czyli powinien dostać dostęp do gry dopiero 8. Natomiast jest też od wielu lat twórcą kontentu na YouTube i na Twitchu, dlatego dostęp powinien mieć już wcześniej. Sprzeczne informacje z jednej i z drugiej strony wewnętrznie pewnie w Riocie, nieskoordynowane, przyczyniły się do tego, że powstała drama dotycząca dostępu Nate Shota do streamowania bety Valoranta jeszcze 7. Finalnie wydaje mi się, że widziałem jego streama, jeszcze 7, także myślę, że wszystko zostało dogadane, natomiast internet wybuchł. Finalnie, z racji, że mamy do czynienia z grami z różnych gatunków, możemy porównać LoL'a i Valoranta w trzech aspektach. Gameplay. I tutaj skierowałbym tą wskazówkę akurat w stronę Valoranta. Wydaje mi się, że on jest przyjemniejszy dla takiej osoby, która po raz pierwszy dołącza do gry. Może to kwestia samych gatunków. W FPS-ie wydaje mi się zdecydowanie łatwiej ogarnąć, o co chodzi, niż w takiej mobie, w której musisz kupować itemy, ogarniać swoje spele, pasywki, spele przeciwników, zmiany mapy, jakieś buffy od dragonów, baronów, heraldów, red buffy, blue buffy. Jest tych rzeczy mnóstwo, także jak jesteś nową osobą, bardzo ciężko ci jest wbić się ze swoją minimalną wiedzą na temat danej gry do powiedzmy mety. Natomiast w przypadku Valoranta w tej formie, jaką teraz mamy dostępną, no wiadomo, masz zabijać ludzi, plantować bombę i ewentualnie ją rozbroić. Są umiejętności, jak najbardziej, natomiast myślę, że łatwiej jest się wdrożyć w tę grę. A sama gra jest bardzo przyjemna, audio jest piękne, wskazówki wizualne dotyczące tego, czy trafiłeś, czy nie trafiłeś przeciwnika są piękne. Wszystko działa błyskawicznie nawet na moim kartoflanym komputerze. No nie mam zastrzeżeń, żadnych jak na razie. Druga kwestia, design i performance. Tak jak wspominałem, gra się w grę wyjątkowo płynnie. Nie doświadczyłem laga, nie doświadczyłem spadku FPS-ów jeszcze ani razu. Mimo, że czasami na ekranie dzieje się bardzo dużo, bo każda z postaci ma 4 umiejętności, niektóre z nich mają jakieś zaawansowane animacje, a wszystko działa pięknie. I wszystko wygląda pięknie, to też jest bardzo ważne. Mapy mają w sobie coś takiego między cukierkowością a realizmem. I to pięknie się sprawdza w przypadku tego rodzaju gry, bo od razu widzisz, co się dzieje. Wiesz, że coś jest częścią mapy, a coś jest umiejętnością. Wiesz, że coś jest jakimś ciemnym elementem, a coś jest graczem. Finalnie wiesz, że coś jest graczem przeciwnym, a coś jest graczem z twojej drużyny. Trzecia część, czyli community. Dobra, w Valoranta grałem mniej i może nie mam aż takiej szerokiej próbki, żeby powiedzieć, że community jest lepsze, ale powiem to, że community jest lepsze. Jeszcze nie doświadczyłem takiej sytuacji, żeby ktoś mnie sflamił, mimo że gram jak Bob, wiadomo. W końcu Hodo przegrał linię, tak? W Valorancie mogę przegrać rundę, ale to zawsze coś. W Valorancie, jeżeli zostajemy samemu, podkradamy się do bombsite'a, chcemy zabić ostatniego przeciwnika i zlamimy, coś nam nie wyjdzie, to zamiast usłyszeć na czacie głosowym, co za noob, albo report him, jak to byśmy zobaczyli na czacie tekstowym w LoLu, słyszymy nice try. Jak na razie nie spotkałem się z żadną niemiłą osobą, a gdyby się taka osoba zdarzyła, to wiadomo, że jest opcja mutowania. Także jak na razie Valorant u mnie jest zdecydowanie na plus w porównaniu do ligi, co nie znaczy, że nie będę grać w ligę. Także podsumowując, jeżeli pierwszy raz słyszycie o tej grze, koniecznie sprawdźcie. To jest takie połączenie CS-a i Overwatcha, ale w taki fajny, zbalansowany sposób. Overwatch dla mnie na przykład był za szybki. Zbyt duży wpływ na rozgrywkę miał umiejętności. I mówię tutaj o umiejętnościach poszczególnych postaci, a nie o umiejętnościach gracza, wiadomo. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim skupieniem się na tym, żeby faktycznie dobrze strzelać, a umiejętności w większości przypadków są taką strategiczną pomocą ku wygraniu rundy. Jeśli natomiast znacie tę grę i czekacie cały czas na dropa oglądając Twitcha, to życzę wam powodzenia. Dobra, to wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, czy chcecie widzieć Valoranta na kanale. Przypuszczam, że i tak się pojawi, bo raczej będę w niego grać. No, a wkrótce widzimy się z LoLem. Trzymajcie się, na razie.